Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Pan Jezus powołuje współpracowników i to niesamowite, że właśnie nami chce się posługiwać, że pragnie, żebyśmy to my szli, żebyśmy to my głosili Jego Słowo, dzielili się tym, czego sami doświadczyliśmy, bo to wszystko, co otrzymujemy, nie jest tylko dla nas. Nie możemy sobie tego wszystkiego, co od Pana Boga dostaliśmy, zatrzymać wyłącznie dla siebie. Mamy się tym dzielić, bo dobro i miłość jest czymś takim, co potęguje się tylko wtedy, kiedy dzielimy się tym z innymi osobami. To dobro wzrasta, ta miłość wzrasta i jest jej więcej. I to niesamowite, że Pan Bóg pragnie, żebyśmy to my byli Jego oczami, żebyśmy mogli z miłością patrzeć na inne osoby. Pragnie, żebyśmy byli Jego rękoma, żebyśmy mogli dotykać innych, przewiązywać rany, pomagać wszystkim strapionym, chorym, być Jego ustami i Jego ustami mówić do innych, głosić Jego Słowo, głosić pociechę dla innych ludzi, nieść radość, nieść miłość. Do tego wszystkiego potrzeba odwagi. Myślę, że właśnie o tę odwagę dzisiaj prośmy Pana Boga, żebyśmy z odwagą głosili tam wszędzie, gdzie jesteśmy, w tych wszystkich miejscach, do których Pan Bóg nas posyła. Czytanie z dzieła świętego Cypriana, biskupa i męczennika o pożytku cierpliwości. Zbawienne jest przykazanie naszego Pana i Mistrza. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A także, jeżeli będziecie trwać w mojej nauce, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Bracia umiłowani, została nam dana nadzieja prawdy i mi wolności. Trzeba nam więc trwać w cierpliwości, by wiara i nadzieja mogły przynieść swój owoc. Nie szukamy przecież chwały tego świata, ale dążymy do przyszłej, stosownie do pouczenia danego nam przez Pawła Apostoła. W nadziei już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można spodziewać się tego, co już się ogląda? Jeżeli jednak nie oglądając spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Tak więc trzeba nam wytrwać w cierpliwości i czekać, abyśmy się stali tym, czym jesteśmy, a także otrzymali od Boga to, czego wyczekujemy i w co wierzymy. Ten sam apostoł zachęca do cierpliwości sprawiedliwych, którzy wytrwale gromadzą u Boga skarby swoich zasług, by tam dla nich owocowały, i tak mówi. A zatem
Dopóki mamy czas, czyńmy wszystkim dobrze, a zwłaszcza naszym braciom wierzy. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony. Przestrzega nas apostoł, by nam nie zabrakło cierpliwości, bo wtedy można zaniechać czynienia dobrze. Pokusa może zwyciężyć i odwieść nas z drogi do chwały i sławy. A wtedy przepadną zebrane zasługi, jeśli się zaniedbamy w tym, cośmy dobrze zaczęli. Wreszcie, gdy Paweł mówi o miłości, łączy z nią wytrwałość i cierpliwość i tak się wyraża. Miłość jest cierpliwa i łaskawa. Miłość nie zazdrości, nie unosi się pychą ani gniewem, nie pamięta złego. Wszystko miłuje, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Tymi słowami apostoł dowodzi, że miłość wytrwa pomimo wszystko, bo potrafi wszystko przetrzymać. A jeszcze na innym miejscu czytamy: znosząc siebie nawzajem w miłości, usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Oto dowód, że nie może być jedności ani pokoju tam, gdzie się nie podtrzymuje wzajemnego zrozumienia i poszanowania, nie dokłada niestrudzenie starań o utrzymanie zgody.